Witajcie, w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak odebrać taki kilofik oraz taką fajną emotkę rzucaną. Już wam ją pokazuję. Muszę tylko sobie pojechać do góry. O tutaj, tutaj, nie, przepraszam, o tutaj. Mamy taką emotkę rzucaną oraz taki kilofik. Co trzeba zrobić? Trzeba wbić na tą mapkę, która jest pokazana tutaj w lobby. Teraz na ekranie wyświetli wam się kod. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, to zostawiajcie oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Najlepiej być na grze prywatnej. I jak mówiłem, właśnie teraz będzie kodzik na ekranie. Więc co? Zapraszam tutaj do wejścia na tą mapkę. Od razu wam jeszcze szybko powiem, co tam trzeba zrobić. Więc tak, musicie sobie wejść na tą mapkę. Następnie przez 30 minut może sobie awkować. Musicie być ogólnie przez 30 minut. Możecie sobie awkować, możecie wejść tak jak ja przez lobby, możecie wejść tak, możecie wejść sobie przez centrum kreatywne. Róbcie co chcecie. Ważne, abyście byli przez 30 minut na mapce. Pokażę wam teraz szybko, jak to zrobić, jak Creative Mansion, jak mogę tak to powiedzieć. No, tak to się nazywa, więc tak to powiem. Bo to sobie to nie jest Detran, bo ja nie biegam. Po prostu to jest Creative Mansion. No tak sobie to nazwijmy. Moim zdaniem bardzo fajny kilofik. Możecie sobie teraz zobaczyć takie serduszko obracające się. Ja go dostałem po około 3-4 godzinach od zrobienia tych 30 minutek, więc naprawdę warto, bo darmowe przedmioty na przykład możecie sobie iść, ustawić sobie na przykład konsolę czy tam peceta i pójść sobie na przykład, nie wiem, do sklepu na śniadanie i wam minie już połowa czasu. A więc dobra, odradzamy się. Tutaj odradza nam się i widzimy się, jak już będę w samochodzie. Tak, jesteśmy tutaj sobie w samochodzie. Ja robiłem to tak, że po prostu tutaj sobie stawałem i przez 30 minut czekamy, ale ja już czekałem 30 minut, więc po prostu przejadę sobie ten cały detran, pokażę wam, jak go się robi i tak dalej, jak najszybciej go zrobić. Ale taki jeszcze szybki tip. Najpierw poczekajcie 30 minut, a potem dopiero zacznijcie to pierwsze okrążenie. Ja tak zrobiłem i dostałem wtedy tą właśnie te graffiti. Znaczy emotkę rzucaną, sorry. Emotkę tą rzucaną. I ten kilofik. A kilofik jest naprawdę ładny i będzie pasował do dużo ilości skinów. Więc moim zdaniem jest 10 na 10. Możecie napisać w ogóle w komentarzu swoją opinię na temat tego kilofu, bo mi się bardzo podoba. Pamiętajcie, każdą rzecz warto odbierać, bo może stać się rzadka i nigdy już na pewno nie powróci, jeżeli coś jest darmowego. Bo to w sumie jako forma, wiecie, pewnie tydzień, dwa będzie i będzie już jako rzadkie. Bo już nie będzie można go odebrać. No ale zobaczymy, co Epic tam postanowi. Można też nitro sobie tutaj używać. O, jesteśmy teraz na levelu, który pierwsze co polecam wam jest sobie tutaj, bo tam jest trochę ciężej, jeżeli ktoś się nie zapoznał z tamtymi levelami. Bo tutaj, o właśnie, tam mryga, tak. Więc zaraz biegniemy sobie tutaj, tutaj. Zanie czekamy, tutaj, tutaj. Następnie tutaj. Czekamy, następnie tutaj, tutaj. Tutaj. I idziemy dalej. Następnie tutaj. Skaczemy sobie. I teraz nie zginę. I teraz trzeba jeszcze raz od końca tak szybko zespeedrunować. Więc biegniemy sobie tutaj, tutaj, tutaj powinno się pojawić światełko. Dokładnie tak jak mówię. Czekamy, aż się włączy światełko. Następnie tutaj idziemy. I jedziemy kolejny raz jeszcze jedno okrążenie. I będziemy musieli ukończyć jeszcze detran z drugiej strony. Więc lecimy sobie. Więc tutaj będziecie mieli widzowie już timelapsa, bo nie chcę was tutaj zanudzać, jak gadam i tak dalej. Tylko po prostu będzie timelapsik. A więc tak, dojechać sobie tutaj, tutaj będzie taka czerwona ściana. Oczywiście nie możemy w nią już wejść, bo przeszliśmy ten poziom. I musimy teraz przejść ten poziom. A jeżeli ktoś będzie miał problemy z robieniem tego poziomu, to wystarczy sobie przejść tutaj. Na spokojnie przechodzić, nie zaraz się jak najszybciej. Więc tutaj wiecie, no tutaj sobie skaczemy. Na razie jest wszystko fajnie. Super, idealnie. I biegniemy sobie dalej. Tutaj mamy takie grzybki, znowu one są już łatwe. Najtrudniejsze są właśnie te takie początkowe levele. Typu właśnie tamte znikające rzeczy. Biegniemy sobie następnie tutaj, tutaj. Pyk, pyk, pyk. Idziemy sobie tutaj. Tutaj możemy. Pyk. Jesteśmy i jedziemy jak najszybciej. Jak najszybciej potrafimy do celu. Tutaj jedziemy sobie. O, nie trafimy. Jedziemy, dobra. Ale tak widzę, tutaj dojechaliśmy i jeżeli ktoś po prostu ukończył te dwa razy i na początku chcecie zrobić sobie inną taktyką, że jak tutaj będzie 31 minut najlepiej, żeby było, to wtedy sobie wjeżdżacie w to i ukończyliście po 30 minutach, albo robicie tak jak ja, czyli po prostu czekacie i potem dopiero jedziecie. I już powinno się zakończyć.
już się zakończyło i powinni się grać sobie właśnie wtedy pół godzinki, a ja pokazałem wam tylko w to 4 minuty, bo ja już mam te nagrody. A więc tak, wychodzimy sobie tutaj teraz do lobby. Jeszcze raz za szybko pokażę, jak wyglądają, jak wygląda jakby ten kilofik i jaki jest kodzik do wyspy. A więc tak, tutaj tak wygląda ten kilofik i kodzik tutaj do wyspy jest. Jeżeli chcecie mieć więcej takich pierogników, to znajdziecie o apeczce w górę, subiku. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, co zrobić i tak dalej, to piszcie w komentarzach. Ja lecę i siema!